W Obrzyskiej fabryce rusza produkcja przekładni do samochodów hybrydowych. Inwestycja kosztowała 300 milionów złotych. Hybrydy cieszą się w Polsce coraz większą popularnością. Ich sprzedaż co roku zwiększa się co najmniej o kilkadziesiąt procent. Inwestycja w Obrzyskiej Toyocie jest kolejnym krokiem w stronę produkcji nowoczesnych hybrydowych pojazdów. Ten projekt ogłosiliśmy 2 lata temu. Produkujemy go w hali, w której rozpoczęta była produkcja w 2002 roku 5-obiegowych skrzyń manualnych, więc dla nas jest to ogromny krok technologiczny i tak naprawdę wprowadzenie przekładni hybrydowej, która zawiera w sobie silnik elektryczny, przekładnię planetarną, wprowadza nas już na taką drogę do elektromobilności i bardzo liczymy na to, że w kolejnych latach tą drogą będziemy się poruszać. To ogromna inwestycja dla Wobrzyskiego Zakładu o wartości 300 milionów złotych. Planowane są już kolejne zadania. Mamy też kolejne inwestycje, też łączone z hybrydami w Wielczu-Laskowicach i tam produkowane będą w kolejnych latach. Rozpoczynamy produkcję 2 silników także do napędów hybrydowych. W sumie nasze zaangażowanie inwestycyjne wyniesie w Polsce 4,5 miliarda złotych. Dlaczego inwestycja jest realizowana w Polsce? Polacy pracujący tutaj przez tych kilka lat udowodnili z jednej strony, że potrafią utrzymywać te kluczowe dla firmy parametry, jak bezpieczeństwo, jak jakość, jak konkurencyjność na bardzo wysokim poziomie, na globalnym poziomie, a do tego dołożyć swoją chęć pozyskiwania nowej wiedzy i chęć posiadania tutaj w Europie napędów hybrydowych. Rekrutacja nowych pracowników rozpoczęła się w maju. Trwają nabory na pracowników utrzymania ruchu i produkcji.